Siema, z tej strony, Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Witam Was z kolejną garścią informacji o American Track Simulator. Yy, nie ma nic o ATS-ie, także jeśli ktoś tego oczekiwał, to sorry, nie ma nic. Mamy maraton ATS, a SSO, które się wciągnęło i tutaj co chwilę jest coś o ATS-ie. No i Jakoś przez ten moment będzie trzeba z tym najwidoczniej żyć, ale może to jest tylko chwilowe i może już się kończy. Zwłaszcza, że dzisiaj został wydany już ostatni post na temat tej trzeciej. Fazy przebudowy Kalifornii, którą zakończyli potwierdzeniem, że zostanie ona wprowadzona w aktualizacji 1.50, a ten ostatni post skupił się na przebudowanym San Francisco. Uroki tego odświeżonego miasta możecie teraz zobaczyć na tych materiałach od studia. Ja przytoczę natomiast najciekawsze informacje z ich najnowszego postu. Oprócz tego będzie jeszcze o kilku innych ostatnich postach, które pojawiły się w marcu. Więc m.in. będzie jeszcze o Nebrasce, plus jeszcze tam dodatkowe jakieś rzeczy, ale o tym trochę później na początku. San Francisco. I tak jak wspomniałem, to już jest ostatni post o tej trzeciej fazie przebudowy. Pamiętajmy, że za jakiś czas ruszy czwarta, choć ona już tam mniej więcej trwa, ale medialnie jeszcze tak się nie rozpoczęła. No i cała ta trzecia część zostanie wprowadzona już w aktualizacji 1.50. Więc kolejny nowy obszar na podstawce ATS-a się pojawi. I co do tego postu, to głównie tutaj znajdziemy wywiad z Patrykiem S., który właśnie uczestniczył w przebudowie Kalifornii, szczególnie San Francisco, i opowiedział co nieco ciekawych informacji, co jest znajdziecie oczywiście na ich blogu. Ja przytoczę najciekawsze informacje, wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. A przechodząc już do treści, dowiedzieliśmy się o tym, że ekipa postanowiła jednak nie usuwać od razu całego obszaru i zaczynać od zera, tak jak zazwyczaj to robią teraz przy każdej przebudowie. Tylko postanowili zmodernizować to obecne dzieło jak to uznali, bo jednak San Francisco jak Oglądali je w grze, uznali, że z dobrym projektem, zwłaszcza patrząc na to, jakie mieli możliwości techniczne w tamtym czasie, no i jak to wyglądało od początku, uznali, że należy je po prostu podrasować, mocno upiększyć i dostosować je do dzisiejszego standardu jakości. Wprowadzili aktualizację układu, które odpowiadają obecnym standardom, których używają, w tym aktualizacji otoczenia, takie jak przełączniki materiałów, nowe modele i nie tylko. Poświęcili także czas, aby poprawić kilka rzeczy, które nie były możliwe w przeszłości ze względu na ograniczenia techniczne. To obejmuje takie elementy jak ograniczenia odległości widoku z obszarów, takich jak most Golden Gate i inne części obszaru Zatoki. Zaktualizowali, ale zachowali kultowe nabrzeże San Francisco, a także słynne strome uliczki, a nawet dodali nowe tramwaje, które kursują do nowych obszarów mapy. Sieć dróg została przerobiona, aby nadać im nowoczesny i bardziej realistyczny wygląd, oraz zaktualizowali wszystkie oznakowania drogowe. Jedną zmianą, którą można zauważyć, jest to, że większość stromych uliczek stała się tajnymi drogami, aby mogli zachować w grze słynne drogi, takie jak Lombard Street, jednocześnie nie zmuszając graczy do jazdy tam, gdzie zwykle nie jeżdżą ciężarówki. Także będzie można co nieco sobie tutaj również poodkrywać. Dodali także nowe skrzyżowania na zachodnim krańcu Bay Bridge, które obejmuje rampę prowadzącą z mostu do centrum miasta. W American Tracks Simulator będzie to pierwszy raz, kiedy gracze będą mogli doświadczyć jazdy pomiędzy wysokimi drapaczami chmur. W przypadku kultowej linii Skyline, którą można zobaczyć z różnych punktów okolicy, wykorzystali kilka własnych zdjęć referencyjnych, aby stworzyć model panoramiczny, który można odglądać z dużej odległości. Teraz mamy pod rozdział o moście Golden Gate. Zespół odpowiedzialny za tą przebudowę całkowicie przebudował ten model od podstaw, aby jak najlepiej odzwierciedlić aktualny stan, wygląd i układ kultowego obiektu. W sumie zespół wykonał około 20 różnych wersji mostu o różnych długościach i szerokościach, aż podjął decyzję o wersji najbardziej odpowiedniej dla skali, z którą pracują. Ta nowa, zaktualizowana wersja, którą znajdziesz, jest nieco szersza i dłuższa niż oryginał, aby zachować proporcje. Wjeżdżając na most zbliżymy się do zupełnie nowej bramki poboru opłat, która została zbudowana na zamówienie, więc nie jest już jednym dużym prefabrykatem, jak to było wcześniej. Ekipa przebudowy również zdecydowała się Usunąć tą sztuczną mgłę, która stale otaczała most, i zastąpili ją zaktualizowanym systemem, który może generować mgłę za pomocą ich systemu pogodowego. Tak więc, w zależności od godziny, dnia lub pogody, widok może być inny i na pewno będzie ciekawy. Następny podrozdział dotyczy Pier 39, gdzie San Fran spotyka się z Bay to Play. Jest to kultowy obszar nabrzeża, popularnymi atrakcjami zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. Zespół od przebudowy wprowadził sporo zmian, aby dostosować się do potrzeb kierowców ciężarówek i dodać więcej szczegółów. Pierwszym z nich był garaż dla ciężarówek, który został obecnie przeniesiony za pier 39 w bardziej odpowiednie miejsce. Znacznie ulepszyli model Molo, a także przerobili drogi w okolicy, aby lepiej pasowały do jego rzeczywistego odpowiednika. Służy również jako świetna lokalizacja dla Nowej rozszerzonej sieci tramwajowej, aby wykonać U-Turn, będziemy również mogli dostrzec z niektórych lokalnych mieszkańców, Pier 39, którzy mieszkają tam przez większość roku. Mowa oczywiście o lwach morskich. Pamiętaj, aby użyć uszu do nawigacji w ich kierunku, jeśli chcesz się je zobaczyć. No i z najciekawszych informacji to tyle. Jeszcze raz przypomnę, że ta trzecia Faza przebudowy Kalifornii pojawi się już oficjalnie w aktualizacji 1.50, tak samo jak w ETS-ie pojawi się już oficjalnie przebudowa Szwajcarii. A więc, cóż, no pozostaje nam teraz czekać na tą aktualizację 1.50. No może warto, żeby podzielili się jeszcze jakimiś informacjami o, może, jakichś neutralnych nowościach, takie, które trafią i tu i tu, a mają jakieś duże znaczenie w rozgrywce. Ech, może nie ciętej głowy. Chciałoby się więcej rozkrywki, co nie? Takie rzeczy najwidoczniej nie dla nas. Dla nas zostaną jakieś malowania i posty o nebrazce, które nadchodzą. A propos nebraski, to tyle no, o pierwszym poście. Teraz czas na drugi. Właśnie tu mamy nebraskę, a temat to malownicze widoki. Na początku postu z 5 marca obecnego roku dowiemy się, że w niektórych z bardziej popularnych punktach widokowych znajdziemy wydzielony zjazd, na którym można zatrzymać się. I zaparkować. W tych obszarach często można znaleźć tablice informacyjne, które przedstawiają krótką historię danego obszaru, a także niektóre udogodnienia publiczne. No myślę, że lepiej by się coś takiego czytało, jakby była jeszcze lepsza funkcja do oglądania takich rzeczy spoza ciężarówki, a tak to trzeba sobie radzić np. trebem fotografii bądź kamerą 0. Tylko, że kamera 0 nie jest oficjalną rzeczą w grze i trzeba ją włączyć za pomocą przecież tam zmian w plikach gry, także. Może wypadałoby trochę tu ulepszyć. No dobra, ale idziemy dalej. Jedną z bardziej niezwykłych, ale popularnych, przydrożnych atrakcji na jest Carhenge, czyli replika angielskiego Stonehenge, ale no właśnie, z samochodami, jak widzicie. Zbudowany w 1987 roku przez Jima Reindersa, z pomocą członków rodziny zbudował hołd składający się z 38 samochodów, jako pomnik swojego zmarłego ojca, który dorastał na polach uprawnych, na których obecnie znajduje się Carhenge, na północ od miasta Alliance. Innym znanym przystankiem dla podróżnych w tym stanie jest pomnik narodowy Scac Bluff, który oferuje podróżnym zapierający dech w piersiach widok na przydrożną panoramę z dramatycznymi formacjami skalnymi rozległymi równinami. Składający się z warstw piaskowca popiołu wulkanicznego i mułowca wznosi się 800 stóp nad rzeką. W XIX wieku służył również jako ważny punkt orientacyjny dla pionierskich podróżników i tych, którzy przemierzali szlaki Oregonu i Mormonów. Jeśli lubisz uczyć się historii, Nebraska ma wyjątkową lokalizację wzdłuż drogi Interstate 80, której żaden kierowca nie może przegapić, oferując odwiedzającym wyjątkową wystawę historyczną, która ożywia amerykańską historię. Archway jest punktem orientacyjnym i muzeum, które stoi jako pomnik poszukiwaczy przygód, którzy podążali Great Plate River Road i pomogli zbudować Amerykę. Nasz zespół do spraw map nie mógł pominąć tej kultowej struktury sieci dróg. Jedną z lokalizacji, której na pewno nie przegapisz, jest jezioro Makkonagi, największy zbiornik wody w Nebrasce. Przy pełnej pojemności jezioro ma 22 mile długości i 4 mile szerokości. Znajduje się tu również elektrownia wodna Kingsley Hydroplant, która została zbudowana w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w Nebrasce. W ciągu roku wielu do odwiedzających przyjeżdża, aby cieszyć się jego. Wodami szczególnie w sezonie letnim. I oczywiście wiele innych pięknych widoków zobaczymy w momencie kiedy ten dodatek wyjdzie i będziemy mogli sobie go zakupić. Maraton odebrazce trwa, 5 postów już w tym roku nabili, najwięcej ze wszystkich innych dodatków, dla przykładu najbliższy dodatek do ETS-a, czyli Grecja, która może że wyszłaby w podobnym czasie, lub trochę pewnie później. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą decyzje. Do tej pory w tym roku miała tylko no, jeden post, i to taki, na którym nie było żadnych screenów, także. Ciekawie. Tyle o drugim poście. Jeszcze zostały dwa, ale tutaj tylko o nich wspomnę, bo jeden dotyczy kolejnego odcinka SS on the Road, także możecie go sobie zobaczyć na YouTubie. Jest to spacer wokół ciężarówki Western Star 57X, a pierwszy post, jaki pojawił się w marcu, dokładnie 2 marca, dotyczy wyjazdu badawczego do Missouri. Jest to obszerny post, trochę tam ciekawostek podali, także jeśli jesteście zainteresowani, link do niego znajdziecie w opisie jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, jak i również na swój drugi kanał, gdzie powinien być już pierwszy filmik. W razie w zapraszam, link w opisie. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!